witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym felietonie. Dzisiaj chciałbym oczywiście poprosić Was o to, abyście wspierali nadal nasz projekt Alpha One, ale również chciałem powiedzieć, że nasza telewizja chce wesprzeć trochę też naszych restauratorów. No i ci, którzy chcieliby się u nas ogłosić, to serdecznie zapraszamy. Myślę, że możemy dać na początek jakieś tam preferencyjne, dobre warunki. No, szczegóły oczywiście omówimy sobie indywidualnie z poszczególnymi restauratorami. Na pewno chcemy wesprzeć naszych restauratorów. Na pewno chcemy zrobić tak, żeby oni maksymalnie, no, żeby oni po prostu jak najmniej ucierpieli, tak? Bo jednak w Radomiu tych restauracji jest troszkę, ale to życie restauracyjne, to życie takie, no, miejskie, krótko mówiąc, no, nie jest zbyt bujne i trzeba to po prostu podtrzymać. Także zachęcam wszystkich, piszcie na tvradom@wp.pl, no a już indywidualnie po prostu będziemy ustalać warunki. Także tutaj serdecznie Was zapraszamy. Na początku chciałbym się odnieść do kwestii dość brutalnego i obcasowego ataku na panią sędzię Pawłowicz. Proszę Państwa, można panią sędzię lubić albo nie lubić, ma i wrogów, i przyjaciół, ale muszę Państwu powiedzieć, że jest to bardzo inteligentna kobieta. Czasem mówi dosyć mocno, czasem dosadnie. Ja też miałem okazję z nią kilka razy wywiady przeprowadzać i to jest fakt, że dziennikarz musi po prostu się pilnować przy niej, żeby głupot nie mówić. No bo jak zacznie mówić głupoty, no to ona po prostu, prawda, no potrafi takiego dziennikarza ośmieszyć jego własnymi pytaniami, ale to nie jest wina pani sędzi, tylko to jest wina takiego dziennikarza, który da się ośmieszyć. Bo jeśli po prostu nie da się ośmieszyć, no to żaden polityk go nie ośmieszy, prawda? No ale z drugiej strony pani sędzia jest po prostu osobą bardzo taką ambitną, jest konkretną, no i przysparza jej to wrogów. Czasem swoje myśli wyraża dosyć bezpośrednio, co również przyjaciół jej nie przysparza, ale to nie zwalnia nikogo z obowiązku bycia kulturalnym, z obowiązku zachowania się jak należy w stosunku do, po pierwsze, kobiety, po drugie, do sędziego. My tu sobie mówimy czasami na naszej antenie, że sędziowie to, sędziowie to, sędziowie tamto, ale nikt nie wpada na pomysł, żeby na przykład puścić sędziemu przywalić w łeb, na przykład, albo nie wpuścić go do domu, albo go tam nawyzywać, albo coś. My tu mówimy, że kasta, że to, że tamto, że nie sądzą sprawiedliwie, oczywiście nie wszyscy, ale tak mówimy rzeczywiście, ale nikt po prostu, przynajmniej z moich znajomych, nie wpadł na pomysł, żeby sędziego nie wpuścić do domu, na przykład. Zwłaszcza, że uchwała Trybunału jest jak najbardziej słuszna, ponieważ Trybunał Konstytucyjny broni życia. Broni życia. A to oznacza, że wreszcie nasze postulaty społeczne, no, powoli zaczynają być spełniane. Nie wszystkie, dojdę do tego za chwilę, ale no spora część zaczyna być spełniana. Co to oznacza? To oznacza, że wreszcie, na przykład, jeśli chodzi o obronę życia, no wreszcie rząd coś robi, wreszcie Trybunał coś robi i zabijanie osób nienarodzonych, mówię osób, a nie płodów, no nie ma sensu, tylko dlatego, że coś się u niego tam podejrzewa. Nawet nie ma za bardzo dowodu, a się podejrzewa. Jak Giertycha aresztowano, prawda, to od razu, no nie macie dowodów, tylko podejrzewacie. No to już w tym momencie tego Giertycha, według tych pań feministek, no trzeba było pach odstrzelić, no bo jak? No bo podejrzewamy już tylko, że coś złego zrobił. A to dziecko
nic złego nie zrobiło, się podejrzewa, że być może jest chore albo nie jest. Prawda? No i w związku z tym, ponieważ pani Pawłowicz właśnie była za tą uchwałą, za obroną życia, no to paru inteligentnych inaczej postanowiło się zemścić i nastraszyć ją przed domem, nie wpuścić jej do domu, jej własnego domu. Ja mam pytanie, skąd oni wiedzieli, gdzie pani profesor mieszka? Ja nie wiem. A skąd oni wiedzieli? Kto im dał adresy? Ja myślę, że palcem bardzo nie trzeba wskazywać. Prawda? Kto im mógł dać adresy? A oczywiście zaraz się chór piewców odniósł, że no jak to, prawda? Nie no, aborcja, prawda? Tak, wolność macicy, wolność wszystkiego. Tak, wolność macicy. To może jak chcecie wolności macicy, to proponuję natychmiast zlikwidować ZUS, bo za chwilę może nie mieć kto pracować na dzisiejszych emerytów. Tak. Taka wolność macicy. Tak po prostu. Kwestia numer dwa. Kwestia numer dwa to oczywiście kolejny atak COVID-u, kolejny krypto-lockdown, prawda? No i oczywiście zachowanie różnych celebrysiów albo celebrytów. Część celebrytów zachowała się jak trzeba i mówi tak, noście maseczki, zachowujcie dystans, słuchajcie się, prawda, no, zaleceń medycznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale część celebrytów, która ma jeszcze większy wpływ na pomoc na przykład przy COVID, stwierdza, że nie pomoże. Ot na przykład taki pan Jerzy Owsiak. Proszę sobie wyobrazić, że była taka sytuacja, że nasz premier chyba premier, poprosił tego pana, żeby udostępnił respiratory, które ma, a ma ich chyba tam coś koło 100. Bo jest potrzeba, bo to, bo tamto. Co powiedział pan Owsiak? Nie. Bo on nie będzie wspierał PiSu. No i teraz ja mam pytanie. Co na to obrońcy pana Owsiaka? Bo pan Owsiak, to jak chodzi na koniec stycznia, tam 26, to zależy, no ale ostatnia niedziela stycznia, chyba, czy przedostatnia jakoś tak, to wyciąga łapę i do tych z PiSu, i do tych Platformy, i do tych z SLD. A teraz nagle co? Teraz nagle mówi, że nie? Dlaczego nie? Bo jakiś regulamin, jakieś tam fundacje, jakieś coś nie pozwala, lalalalalalalala. Pierniczenie takie za przeproszeniem. A czy po prostu nie jest to tak właśnie, że on ma tą metodę polityczną działania? Że państwo dając na tą fundację, znowu ktoś się powie, że chodziejczyk, czepiasz się świętego Jurka Owsiaka. Czepiam się. Czy nie jest tak, że dając na tą fundację w tą ostatnią niedzielę tego stycznia sponsorujecie państwo lenia i obiboka? I człowieka, który nic nie daje innym, jak widać. Jestem bardzo ciekawy, ile z tegorocznej zbiórki poszło naprawdę na cel fundacji, a ile w ogóle się rozpłynęło. Jak w ZUS-ie czary, mary, halalala, nie ma nic. Jestem bardzo ciekawy. Bo, proszę Państwa, rzadko się zdarza sytuacja, kiedy rząd, naprawdę to jest uniżenie się, żeby poprosił rząd, poprosił obywatela o pomoc. To jest po prostu... Ja nie wiem, czy gdzieś tak się zdarzyło. Z reguły to jest tak, że to obywatel prosi rząd o jakąś tam pomoc. A tutaj jest odwrotnie. Rząd prosi obywatela o pomoc. A obywatel mówi nie nada. Dlaczego? I co? I proszę bardzo, ktoś teraz chce mnie namawiać, żebym ja dawał na ten jego szczytny cel? No to ja mam pytanie teraz. A gdzie jest pani Ochojska, dzisiaj europosłanka, założycielka rzeczywiście fundacji, która kiedyś robiła dużo fajnych rzeczy. Nawet do dzisiaj można powiedzieć, że je robi. Ale gdzie pani Ochojska jest? Czy pani Ochojska zwróciła uwagę panu Owsiakowi na to, jak on się zachowuje i co robi? I czy zwróciła mu uwagę, żeby zmienił postępowanie? No ja nie słyszałem. Może zwracała prywatnie. Nie wiem.
ale ja nie słyszałem. I teraz, proszę Państwa, proszę bardzo, proszę mnie teraz namówić, żebym wsparł tego Pana. Ktoś mi zaraz powie, no tak, ale Pan też zbiera na swój projekt. No tak, tylko że widzicie, jak ja zbierałem na pierwszy projekt na przykład, teraz jest projekt numer 2, jak zbierałem na Twin Cities, to tak, skorzystała młodzież, pojechali tu, pojechali tam, oni praktycznie za nic nie zapłacili. Wszystko myśmy sfinansowali z tej zbiórki, mieli tylko tam jakieś nieduże kieszonkowe, musieli sobie wziąć po prostu. I tyle. Tak? To myśmy, nasza zbiórka na ten cel społeczny, zrobienie filmu o Radomiu, o mieszkańcach Radomia, właśnie miała ten cel społeczny młodzieżowy. Ta zbiórka również ma cel społeczny, bo celem społecznym ma nie tylko młodzież jakby w projekt ponownie zaangażować, ale przede wszystkim również pokazać prawdę, jak ci nasi politycy, których my wybieramy, obojętnie czy z PO, czy nie z PO, czy z PSL, czy skądkolwiek, jak oni potem postępują. I myślę, że my jako obywatele mamy prawo do tego, żeby wiedzieć. Możemy jeszcze raz zagłosować, ale prawo wiedzieć mamy. Prawda? No i co? I też ktoś powie, że no panie, ale to. Proszę Państwa, takie osoby jak Jerzy Owsiak, jak premier, jak prezydent, jak, nie wiem, posłowie, senatorowie, te osoby, czy powiedzmy gwiazdy jakiejś piłki, no jakiekolwiek osoby na świeczniku, powinny dawać taki właśnie społeczny przykład dobrego tonu, dobrego zachowania. Tymczasem ja odnoszę wrażenie, że co niektórych to wypuszczono właściwie nie wiem skąd, bo zachowują się tak, jakby w ogóle po prostu pierwszy raz widzieli człowieka w akcji. I panu Owsiakowi to się wydaje, że tylko dzieci, albo tylko starcy, albo tylko coś i tylko jego orkiestra. Nie, bo PiS poprosił. No to dobrze, PiS poprosił nie, to niech poprosi teraz Platforma. To Platformie da i Platforma przekaże dar od Jerzego Owsiaka do szpitali na przykład polowych. Nie można tak zrobić? Oczywiście, że można. Ale tego nie zrobią. Ciekawy jestem dlaczego. A teraz, moi drodzy, najnowszy kawałek raportu odnośnie ZUS-u. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że ostatnio dostałem takie pismo z ZUS-u, po którym powiem szczerze, no ja się tak zastanawiam, czy co niektórzy tam to są tak głupi sami z siebie, czy ktoś im za to płaci? Znaczy, jeśli płaci, to ile? I z czyjej kieszeni? Bo wiecie co? Ja im poprzednio w piśmie napisałem, że po pierwsze, że nie jestem ani ja, ani ktokolwiek, kto odmawia im finansowania, albo w ogóle ktokolwiek, prawda? Nie jesteśmy żadnymi dłużnikami długu ZUS-u, tylko jesteśmy, proszę Państwa, ich kredytodawcami. Więc jeżeli ktoś z Państwa na przykład powie, dobra, sorry, ale dzisiaj ZUS-u nie sponsorujemy, to po prostu odmawiacie Państwo tylko linii kredytowej. Dlaczego linii kredytowej? Uwaga, wytłumaczę to. Dlatego, że sam ZUS napisał w piśmie, że nasze składki są zapisane. A co to oznacza? To oznacza, proszę Państwa, że one nie są odłożone. Powinny być odłożone. Jaka jest różnica? Zapisane to znaczy, że odhaczyli tylko, żeście zapłacili i koniec. Wasza składka nie pracuje, wasza składka nie jest dziedziczna, wasza składka jest bezzwrotna, bo gdybyście chcieli tą składkę z powrotem dla siebie zabrać ZUS-owi, to nie możecie, bo jest artykuł 54 bubla prawnego, którym jest ustawa o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tak? I to jest to, proszę Państwa. I ja na przykład, ponieważ mnie okradziono, ponieważ zgubiono moje składki i okradziono mnie, więc ja domagam się od ZUS-u rekompensaty. Oczywiście natychmiastowego zwrotu składek na konto. Oprócz rekompensaty. No i ZUS teraz kombinuje, co tu zrobić, bo tak.
Udowodniłem im, że według, że łamią artykuł 21 Konstytucji, paragraf 2. Udowodniłem im, że nie mają zielonego pojęcia o konkordacie, bo uczelnia, na której studiowałem, była katolicka, a również należą mi się składki, których oni oczywiście nie ściągnęli, prawda? Okazało się, że bardzo wiele fajnych ustaw po prostu uważali, że nie istnieją, ponieważ dla nich najważniejsza jest jedynie ustawa o ZUS. Rozumiecie? I oni uważają, że oczywiście zgubić składkę, no zdarza się, ale znaleźć? Nie, to się już w głowie nie mieści. Rozumiecie? I na tym polega ten numer. Na tym polega całe to zagrożenie. Że właśnie, zobaczcie, mamy beznadziejny system ubezpieczeń. Co tu sobie będziemy czarować? Beznadziejny. Bo powinno być tak, że kołodziejczy chce się ubezpieczać u Sińskiego, albo u Zetowskiego, albo w ZUS-ie, niech się ubezpiecza, gdzie mu się podoba, a może w kilku naraz, jak mu się podoba, jak ma pieniądze. Prawda? Tak nie można zrobić. A więc łamanie podstawowego prawa obywatelskiego, jaką jest wolność wyboru. Nie mam wolności wyboru. Muszę płacić. Poza tym pytanie o sprawiedliwość społeczną. Wszyscy tak bardzo mówią, tutaj towarzystwo mówi, o, sprawiedliwość społeczna, trzeba to pokoleniowo. Tak, pokoleniowo tak, ale na tych, którzy zasługują. Na tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Ale ja się nie zgadzam, żebym ja sponsorował człowieka, SBK, mordercę, który na przykład mojemu dziadkowi wyrywał paznokcie i palce łamał w drzwiach. Na to nie ma zgody. A muszę go sponsorować. Z jakiej racji? Nie mam najmniejszej ochoty na to. Ale moje państwo mnie przymusza. Niech taki esbek, złodziej, bandyta, niech płaci na siebie. Niech odkłada, prawda? Niech sobie odłoży. Ukradł dużo, więc pewnie go stać, bo oczywiście nasze państwo nie zabrało im żadnych majątków. Więc proszę bardzo, niech taki bandyta, esbek na siebie odkłada. Ale ja go nie będę sponsorował i niech mi państwo moje do tego nie zmusza. A zmusza mnie, bo muszę płacić ZUS. Dobrze, państwa, teraz uwaga, kolejny haczyk. Wiecie, dlaczego w Polsce nie opłaca się zatrudniać na umowę o pracę, ani się na tą umowę o pracę nie opłaca pracować? To wam powiem dlaczego. I teraz uwaga, zaraz się pojawi hejt ze strony pracowników ZUS, że to nieprawda. Prawda. Otóż, proszę państwa, na umowę o pracę łączna kwota wszystkich podatków, czyli podatek od wynagrodzenia, ZUS, NFZ, to są wszystko podatki, wynosi, proszę państwa, 67%. 33% podatek od umowy o pracę, tak? 34% ZUS i NFZ. Czyli pracujecie właściwie za 33% tego, coście wypracowali. Czyli jeżeli sobie wypracowaliście 5 tysięcy pensji, to nasze państwo was okrada z 67% i pracujecie za 2300. A fajnie byłoby na przykład oddać państwu tylko 18%, a resztę, załóżmy, 2, 3 czy 4% na własną emeryturę i niech te pieniądze pracują. Fajniej by było. No oczywiście, że fajniej. Ale oto okazało się, że Komisja Krajowa Solidarności wpadła na jeszcze super, po prostu mega giga pomysł. Oni wpadli na pomysł, że opodatkują, osusują absolutnie wszystko. Umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę aktorską, umowę taką, no wszystko po prostu osusować. Na amen. Zabić dechami. Czyli krótko mówiąc, program Witaj z Szara Strefo. No bo jak to nazwać? No i zadzwoniłem do człowieka z Komisji Krajowej związanego właśnie ze sprawami składkowymi i mówię mu, no proszę pana, nie wiem, czy wy się w ogóle orientujecie, ja chętnie wam pomogę, nawet społecznie, nawet za darmo, żeby po prostu was wyprowadzić z błędu, nie? Nie, proszę pana, bo to musi być solidarność społeczna. No to powtarzam, solidarność społeczna tak, ale nie ze zbekami, nie ze zdrajcami,
którzy zdradzali ojczyznę, a teraz w imię Solidarności Społecznej oczywiście natychmiast proszę płacić ZUS, najlepiej 1900, bo już jest 1900. 1500 tak zwanego zwykłego plus 404 zł NFZ-u. Teraz jeszcze sobie wymyślili jakiś właśnie fundusz solidarnościowy. Cholera wie na co to jest, ale niech będzie. Prawda? No to już jest wariactwo. A gdzie jest moje prawo do wolności gospodarczej? A gdzie jest moje prawo do wolności wyboru? Ta ustawa o ZUS jest niezgodna z konstytucją. Była niezgodna z poprzednią, z tą kwietniową konstytucją z 92 roku i jest niezgodna z konstytucją kwacha. Ale o politycy trzeba coś z tym zrobić. Tyle mówicie o wolności, opozycjoniści. No, krytykujecie rząd, że rząd jest do dupy. Dobra, jest. Tak, no jest niedobry, zły, ale wy jesteście podobno cacy, więc dlaczego żaden z opozycjonistów nie wpadł na pomysł, żeby rzucić do mediów projekt ustawy, taki porządny, naprawdę porządnej reformy? Tylko gdzieś kręcicie się koło tego, no tak, no niby, ale my nie możemy, bo PiS rządzi. Nas, obywateli, szczerze mówiąc, to nie obchodzi. Obywatele, którzy głosowali i na rządzących, i na opozycjonistów, oczekują jednego, że wy będziecie razem działać dla dobra Polski. Że będziecie się różnić. Tak. Ale że będziecie się różnić dla dobra Polski. Jeżeli rząd nie widzi konieczności zmiany systemu ustawy, systemu ochrony emerytalnej i zdrowotnej we właściwy sposób, to odpowiedź musi podsunąć mu opozycja, bo to jest dla dobra społecznego. Co robi opozycja? COVID, fałszywy, nie fałszywy, taki. Nie tego od was oczekujemy, moi drodzy. Nie tego od was oczekujemy. Pamiętajcie, że macie być opozycją normalną. Czyli rząd za dobre chwalić, a za złe krytykować. Strach pomyśleć, co by było, gdybyście wy dzisiaj rządzili. To by było w milionach już ofiary COVID-u. Przy takiej pomysłowości. Naprawdę. I słuchajcie, moi drodzy, to nie są jakieś drny małe. To są po prostu fakty. Rozumiecie? Trochę wam dzisiaj tutaj namieszałem i ZUS-y i to i tamto, ale słuchajcie, naprawdę, jak ja teraz patrzę tak coraz bardziej na to, co się dzieje, na to wszystko, na to takie, na tą rozlazłość, prawda? Giertych ukradł, prawda, miliony i na wolność go pani sędzina wypuściła, ponieważ on bronił wolności sądów. Nie, on bronił własnego tyłka, a nie wolności sądów. Niczego innego nie bronił poza własnym tyłkiem. A teraz pan mecenas Du Bois, bo tak się jego nazwisko wymawia, broni jako świętego. Prawda, nie. On taki po prostu, on był nieprzytomny. Guzik, prawda. Są świadkowie na to, że był w pełni przytomny i papierochy nawet palił z mecenasem Du Bois. Prawda? Są świadkowie, proszę poczytać w sieci. W poważnych gazetach to są ich wypowiedzi. Więc moi drodzy, o czym my tu mówimy? Trzeba po prostu naprawdę wziąć się porządnie za nasze państwo, bo nam się rozlezie. I w tym momencie, moi kochani, naprawdę, przemyślcie przy okazji następnych wyborów, czy niektórych posłów, senatorów, czy europosłów warto wybierać. Czy jeśli oczekiwaliście od jednego czy drugiego, że on zgłosi wreszcie tą ustawę jedną czy drugą, na przykład antyaborcyjną, ale nie tylko, antyzusowską i tak dalej, chociaż może antyzusowska, to może nie, ale po prostu reformująca system opieki społecznej, zdrowotnej, właśnie na bardziej sprawiedliwy. On to obiecał, a potem nie mogę popis rządzić. Co go blokuje?
przed złożeniem interpelacji, co go zblokuje przed złożeniem projektu ustawy, przed pokazaniem projektu ustawy, przed jeżdżeniem z projektem ustawy po całej Polsce i pokazywaniem ludziom tej ustawy. Ale jest jeden warunek. Ta ustawa po prostu musi być. Jak się nie ma pomysłu, nie ma się ustaw, nic się nie zaproponuje poza byciem antypisem. Moi drodzy, na koniec, naprawdę, słuchajcie, my musimy się za naszą ojczyznę bardzo dużo modlić. Naprawdę bardzo dużo modlić, zdrowaśki, koronki do Bożego Miłosierdzia, Komunię Świętą przyjmować, chodzić do kościoła i się modlić, 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 bo nasza ojczyzna naprawdę tego potrzebuje. Ja wiem, że teraz świątecznie zarasta do hejterów, a my się nie modlimy, my ateistami jesteśmy i tak dalej. Bądźcie kim chcecie. Ale ojczyznę to my mamy jedną. I musimy jej bronić. I musimy o nią dbać. Pogadałem wam trochę. Do zobaczenia w następnym felietonie. Trzymajcie się.